Proszę o głos burmistrz Wyżyska, panią Bogusławę Jagodzińską, którą bez której wsparcia to dzisiejsze wydarzenie by się nie odbyło. Nie moglibyśmy działać w tak szerokim zakresie, dlatego my bardzo serdecznie dziękujemy, że mogliśmy tutaj być. Pani burmistrz, zapraszam do zabrania głosu. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że takie akcje mówiące o tym, że należy patrzeć i widzieć, i dostrzegać, są propagowane przez mieszkańców, przez naszych pracowników. I bardzo dziękuję tutaj pani kierownik Hannie Łapacz, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jej cudownym pracownikom za podjęcie się trudu organizacji takiej akcji. Bardzo też dziękuję pani dyrektor Domu Kultury i równie wspaniałym pracownikom tejże jednostki. Myślę tutaj o pani Katarzynie Dzikowicz za to, że wspólnie organizujemy te działania mające na celu zwrócenie uwagi, że może coś się wokół nas dziać. Pięknie tu Alicja przeczytała państwu ideę całej akcji. Ale myślę, że najważniejsze to, żebyśmy patrzyli na to, co się dzieje wokół nas. Rzeczywiście nie zawsze jest tak, że jak dziecko się uśmiecha, to ono jest szczęśliwe. Czasami trzeba spojrzeć głęboko w oczy, żeby zobaczyć, co tak naprawdę w duszy tego małego człowieka gra i co się dzieje. Więc niech ta pierwsza akcja, taka, która ma zwrócić uwagę na to, że nie wszyscy są w życiu szczęśliwi, że możemy im pomóc, właśnie my, którzy gdzieś tam przemierzamy ulicami, gdzieś patrzymy, jak żyją inni, żebyśmy dostrzegli to, że coś może nie grać. Tak jak pięknie w teledysku dziewczyny i pan Bartek śpiewali, że trzeba patrzeć głęboko w oczy. Niech ta akcja będzie patrzeniem na to, co mały człowiek ma do powiedzenia i jak możemy mu pomóc. Bardzo Państwu dziękuję za to, że przybyliście. Jest pomarańczowo, a to świadczy o tym, że jest nas trochę. Mała iskierka powoduje zapalenie wielkiego ogniska, więc niech jest to początek tej akcji patrzenia na to, by walczyć ze złem. Bardzo dziękuję też druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyżysku, na których zawsze możemy liczyć i którzy nas tutaj dzisiaj przygarnęli i pomogli w organizacji tego wydarzenia. Cieszę się, że jesteście. Dobrze was mieć. Dziękuję ślicznie. Dziękuję pani burmistrz. Kochani, mamy jeszcze jedną niespodziankę. Otóż pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyżysku przygotowali jeszcze spot kampanijny. Jest to ostatni element dzisiejszego wydarzenia. Ja również bardzo serdecznie chciałabym podziękować ze swojej strony, szanowni państwo, za waszą obecność. Oznacza to, że dobro dzieci i młodzieży jest dla nas wszystkich niezwykle ważne. Jest to też również komunikat dla tych naszych najmłodszych. Kochani, spójrzcie, ile wokół was jest osób gotowych nieść wam pomoc. Szanowni państwo, zapraszam na spot kampanijny. 10 sekund to wystarczający czas, żeby kogoś skrzywdzić, pominąć, nie dostrzec. 10 sekund to też odpowiedni czas, żeby zauważyć,
i pomoc. Bądź uważny. Otwórz oczy. Obserwuj. Dostrzegaj. Nie odwracaj wzroku. Nie odchodź. Nie zwlekaj. Reaguj. Bądź odważny. Zgłoś. Chcę żyć bez przemocy. Poświęć mi 10 sekund.